Jak się ma ta kochana ludziska, cieszę się mocno, że Ligawku mogę tutaj zaistnieć na tym Zielgiem wydarzeniu na kurpsiowscyźnie. I za pomocą tej Ostrowenka mogę oznajmić całemu światu, że oto się mają swój czas, a to, że zostałem tu przedstawiony, że jestem kierownikiem kurpiowskiego zespołu folklorystycznego, Czarniacy w Czarni, że właśnie w tym roku zespół nas obchodzi jubileusz 80-lecia działalności. 1965-2015, a ja są już od 30 lat właśnie, w tym roku się tak złożyło, że ten zespół prowadzę. Chcę wam powiedzieć, że kurpsie z natury to są so zartobliwi naród i z Kozdej biedy mogło wyjście znaleźć, bo te zienie tutaj słabe, nieurodzajne, wykształciły charakter w Cłozieku taki, że nie przejmuje się cięskieni sprawami, bo jakbyś z Cłozieku nie patrzył na życie u nas z przymruzonymi łacami, to byś się zazdesł w tym życiu. Dlatego też ja, że jestem w stroju tutaj naszych pradziadków, to też będę musił do was, Mową naszych pradziadków w gwaru kurpiosko, bo tak nie się lepiej odnaleźć. No to w zartach wam a poziem, zeby was tu troszeczkę rozrusać, też i ta gwara, to ze, ze, trochę tam posprzewą, i o kurpioscyznie, z przymruzonymi ocani poziem, to też moje przedstawienie będzie. Najpierw trosecko o sobie. No to jakimś cudem, bez przypadekem się narodził, zie Jakem się tylo narodził, za co nam goleniani zielgaczek, bąckowako była ogonem. Matka mu ojca, że jest co stary z niem coś nie w porządku. Pewność będzie nalezał do jakiegoś zespołu folklorystycznego. I pasta wykrokała. Nie poziom, ale jakem poszedł do szkoły, mi się do nauki tak przykładał, że kozda cytanka, jako tylo była zakazana w szkole, to cały czas na tam ziercyk na kozną okazję mogłem powiedzieć. Mogę wam powiedzieć, że tak się do nauki przykładał, że do klasy to specjalnie dwa razy powtarzał, żeby wszystko lepiej zapamiętać. To też zleciało, niż się tak w tej szkole podstawowej 20 lat eksbata strzelu. Ale nie poziom, bo już od najmłodszych lat uważali, mnie nauczycielki za jakiegoś chyba mądrego cłozieka albo za ważnego, bo jak tego nie siedziały, to o wszystko mnie się pytały. No inna rzecz, ja im tam za specjalnie nie chciałem odpowiadać, myślę sobie, że ta pieniądze to sami się usta. No to tak, że sobie zadawałam radę z nauczycielkami już w tych najmłodszych klasach, to może dlatego ostaźli tam Mazarina nauczyciela. A jakem długo tym nauczycielem był, to me zaraz na dyrektora tam ostażyli. I tak się męco ze mną do tej pory. Jakem poziedział, kurmsie to naród taki zartobliwy i sposobny. się, mają wiele fachów w ręku, bo te si okolica zmusiła nas do tego, ze z niemu pozitku w sędzie były lasy, no to trzeba było coś rękami zrobić, żeby drugiemu. Dać a on co mu kto no, mało oddał za to. Handel winienny. To na początek, poziom wam teraz, jak doszło do powstania kurpsiowscyzny, kurpsiów i kurpsianki. Gdzie ta na początku, jak Pan Bóg stworzył świat, to stworzył te góry, morza, jeziora, doliny. No i tam posadził później drzewa, książki i jęse, No i tam nareszcie stworzył cłozieka. Tak też powstała i pusta Kurpiowska. Jeżeli tam ten w tej pusty się odnalazł, to zaraz wziął się do roboty, że te góry wziął i zepchnął w te doły, co tam woda w nich biła, wyrównał to wszystko, splantował i tak powstała równina Kurpiowska. Jak posadził tam kszatki i te jegliki, no to tak ta pusta zaczyna powoli rosnąć. No a w innych stronach, no co tu daleko słuchać, weźwa mazuri, to jest co do tej pory są te duki z wodą, co je jeziorani nazywają, bo tam ludzie niezdatne do roboty. No ale co z tego? Jak ten kurcz tam między ten jeglenikami łaził ze o głową, bo nijakiego sensu, z ten drzwiakami łzyć nie mógł, bo jeszcze na pustce nie było kobiety. Bo ciężko było do lasu ściągnąć kobietę. No to starosta Bartny z jurysdykcją Bartną zrobili naradzenie i powiedzieli tak, jak kobieta nie chce przyjść do nas na pustce, to my sobie takie ustrojstwo sami zmajstrujemy, podobne do kobiety. Jak umyśleli, tak zrobili. Da kozden fachowiec na pusty przyniósł swój materiał i swoje narzędzia na środek, na polanę i zacenie majstrować. No to najpierw drwal przyniósł tam, że ta klocki drzewa, żeby wyciesać tam nogi, rance, głowę. Później, że ta stolarz tam Wydłubą palice, łusy, łosy, gamba, nos, jansa otwory. Później na środek, gdzie ta bartnik przyniósł kloc psowani, ul bartny, żeby to, to urządzenie było lepsiące i żeby było słodkie. No i tam dalej, e, niżej z dunów, prosił psiecyk, żeby to urządzenie było ciepłe i żeby się chłopie nie grzać. No to wiadomo, Hydraulik kto tam powstażał różne kolanka, rurki i różne płyny wpuścił. No i na końcu Kowal tam wstażył zamek żelazny patentowy, żeby nikt tego ustrojstwa nie polotrował, albo żeby kto go nie porwał. No i tam pozlepszali, wychuchali, wydmuchali, kozny po kolei i łaziło to to. Tak się trochę na tych goleniach pochytało, coś tam do siebie się pomrzało, ale nikt tego słuchać nie chciał i tak stało do dzisiaj. Ale że, ta, że to było po raz pierwszy zrobione to tak na próbę, to trochę się, zdaje mi się, było niedopasowane, niedorobzione. Bo no co z tego, że ten stolarz te palice tam wyciesał, ale u tych nogów zrobił także tak że ta pod skosem i teraz jest tak, i jak chłop do tego urządzenia dotknie do głowy, tam będzie chciał pogłaskać, głaskach, chci za plecy przytrzymać, to zaraz to ustrojstwo łobala się na plecy i golanie się rozkładają. Albo i ten bartnik. No co z tego, że on wstawił, ten wulw w środek, ten kadłubek? Jak te psoły, to tyle tam może do 40 roku ten nie robił. A potem to i same trudnie mają uciecha albo tam ten no to sypkę obsadził, ale żeby dać drzewo na te sprosy, to było takie mokre, to się kręci, ktoś to sypkę stłukił, z drugiego trału prazić nie można, no albo ten, ten zdun, wsadził, wsadził ten psiecyk. No ale co z tego, jak choroba jaśnista, te lufta to dało takie proste, że ten łagień to prosto w koni nie idzie. To siła, siła tam trzeba było połów, żeby to ustrojstwo rozgrzać. A i wam, że nie jeden już się na tym sparzył. I co z tego na przykład ten hydraulik. To ja nie wiem, czy tych paków za mało dołci. Gdzie przekręcił? Bo to przecieka to te ustrojstwo. No. Albo i. Albo i ten kowal. Co z tego, co on tam wprawił, ten zamek żelazny, patentowy, choroba jaśnista i jak każdy klucz na świecie do tego pasuje. No ale nic, tam je urychtowali, pomalowali, trochę ubzielili, tam przykręcili trochę, wzięli za pazory i zabro, zaprowadzili przed oblicę Pana Jezusa. To poziem włom, jak pan Jezus to ustrójstwo łobacł, to siersce, co mu się z gęby wyrwało, to powiedział tak łokur. I dalej nie końcu, bo nie pasowało, tylko poziemcze z ciebie się spuścił. Psi. Chłopi to zapamiętali i posiedzieli jęsem, ze pan Jezus, pierse słowo jakie widzę, jak łobacł to, to posiedział kur. Psi. I tak powstała nazwa Kurpś, I tak powstała Kurbsianka piersa. Potem jeszcze, że na tyle ten Pan Jezus, bo na początku to był zwizek, o chłopie ręcaju w tworzeniu, ale potem patrzy, że dużo się napracowali, to tyle z przodu jeszcze tam przykleił z gliny coś tam tułując, dodał i nadał temu ustrojstwu na imienie Ewa. No i teraz jest tak, kochane lidziuska, Sani tego chcieli, teraz tych kobietów na pusty jest więcej niż chłopów. Momy teraz w dzień co prawda przekło w domu, ale za to w nocy raj włosku, no i cyściec w kieszeni. Ale nie ma co się dziwować, bo sani tego chcieli. A teraz jakich jest więcej tych kobietów to się zaczynają bez krzycy na to nie chłopani. Jak ja do was tutaj jechałem, może jadę do porządnych ludzi, to nie wiem, kiedy przyjadę, może pocestuję, to może po północy przyjadę, albo jak się, bo to tam nie bój, a ona mówi, ja ci jać, chłopce, ja cię tutaj za rogi trzymać nie będę. Myślę, że w sposób zdartowny przybliżyłem woma ten region i mowę naszych ojców na koniec bo majestę Na Carniańskim polu stoi koń bułaty, a na tam koniu ślebrny pas. Jak ja banda z tej to będzie za mnie lama. Oj, bando, bando, ki płakały, bo kto się będzie tak kochał? A najlepsze moja najnilejsa, co z nią 4 nocki spał? Jedna nie może z senszliwej podróży, a druga może jad z Bogą. A ta trzecia, bracie kochanecku, twoja pociecha lezi na łózycku, A ja jedno się Witek Kuceński, kurbsz, Polak, Europejczyk.